Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Rozmowa poranka. A dziś o tej porze jest z nami pani Bogusława Poręba, koordynatorka Caritas w diecezji opolskiej. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Będziemy dziś mówić o tym, na czym polega już świąteczna, niektórzy mówią adwentowa akcja Radia Warszawa, ale wcześniej pytanie o bohaterów tej akcji. W jakich okolicznościach poznała pani, panią Bronisławę i pana Jana, adresatów naszej akcji pomocowej? To znaczy, państwa Bronisławę i Jana Pielechów znam właściwie ja od dzieciństwa, ponieważ mieszkam w tej miejscowości, jest to miejscowość Racławice Śląskie, więc osoby są mi znane od dawna. Co się stało, że właśnie ta rodzina potrzebuje pomocy? Mówiliśmy na antenie Radia Warszawa, że w sierpniu spotkało to rodzinę nieszczęście. Tak, proszę, szanowni państwo, 27 sierpnia jest wspaniała pogoda. Pamiętam ten dzień doskonale, ponieważ jest godzina 14:09. Przejeżdżam samochodem przez swoją miejscowość i w pewnym momencie zauważyłam bardzo duże kłęby dymu i w panice podjechałam pod budynek, zobaczyłam, nikogo w tym czasie nie było ani na ulicy, mieszkańców tego budynku też nie było, zaczęłam bardzo mocno trąbić, wykręciłam 112 i czekałam już na połączenie, przestawiłam szybciutko samochód, w tym momencie wybiegła z domu rozszczęsiona pani Bronisława. Wybuchł bardzo duży pożar. Ten pożar do dnia dzisiejszego, nie wiadomo z jakich przyczyn wybuchł. W tym dniu, chciałabym zaznaczyć, było 37 kresek. Był bardzo duży upał i stężenie było bardzo mocne. Pożar bardzo szybko postępował. Straż pożarna dotarła szybciutko. Niestety przy pożarze musieliśmy wezwać pogotowie, ponieważ pani Bronisława mocno nam zasłabła. Pożar bardzo długo straży, bodajże 6 czy 7 straży próbowało załagodzić. No, całe szczęście, łaska pańska, że w tym momencie wiatr obrócił się w przeciwną stronę i nie doszło do tak zwanego zajęcia się budynku mieszkalnego, ponieważ chciałabym zaznaczyć, pani redaktor, że budynek jest ściśle powiązany z zabudową gospodarczą. Mhm. Niestety, proszę państwa, w tym pożarze stracili wiele. Bo w budynku mieszkalnym ci państwo, ja pozwolę sobie tak zaznaczyć, że jest to rodzina bardzo uboga, nie jest to rodzina zamożna, są obydwoje to ludzie schorowani, obydwoje z grupą niepełnosprawnością, pan Jan jest po bypassach, pani Bronisława leczy się od wielu lat na inne schorzenia. No i niestety w tej zabudowie gospodarczej mieli właściwie wszystko, spłonął ciągnik. Spłonęło bardzo dużo rzeczy potrzebnych na co dzień do życia. Ja w tej chwili nie jestem przygotowana, może tak, żeby szczegółowo powiedzieć, nawet nie wdrażałam się do tego tematu, co w każdym razie wszystko, stodoła, wszystko spłonęło. 2 tygodnie od tego zdarzenia, jest 14 września, w Racławicach Śląskich następuje powódź. Dochodzi do przerwania wału niedaleko ich, między innymi zabudowy. I proszę państwa, po tym strasznym pożarze zalewa im dom, zalewa piętro. Niestety w tym momencie tracą już wszystko, co jest w domu, czyli meble, sprzęt AGD, inne rzeczy potrzebne do życia. Także ta rodzina została, proszę państwa, całkowicie odcięta od rzeczywistości. Czyli pozbawiona środków do życia, ale pozbawiona także narzędzi swojej ciężkiej pracy. I domyślam się, że jak ludzie są w takiej sytuacji trudnej, to od razu nie potrafią prosić o pomoc, albo nie mówią o swoich potrzebach, tylko znając Caritas, to właśnie pewnie pani dotarła do tej rodziny i zaoferowała pomoc, albo sprawdziła, czego tak naprawdę potrzebują na dzień dzisiejszy.
Tak, dokładnie tak. Poprzez Caritas tutaj muszę powiedzieć, że pomoc jest wielka. Od początku, od momentu pożaru zaraz było wielkie zainteresowanie tą rodziną. Rodzina otrzymała wsparcie, otrzymała węgiel zaraz, żeby można było przepalać, bo to przy powodzi trzeba było zaraz przepalać. Dostała osuszacz, innego typu pomoc, no jakąś tam pomoc finansową też z Caritasu, także... Straty w tej rodzinie są wielkie, natomiast pomoc Caritasu jest tutaj bardzo, bardzo ważna i bardzo istotna. To teraz posłuchajmy wypowiedzi pani Bronisławy. Bronisława i Jan mieszkamy sami. No jesteśmy kilkanaście lat po ślubie. Mieszkamy w Racowicach Śląskich. W ostatnim czasie nasza rodzina dotknęły dwie tragedie. 27 sierpnia strawił pożar, spaleniu którego uległy budynki gospodarcze, stodoła, traktor, elektronarzędzia, opał na zimę i wiele innych rzeczy. 15 września gospodarstwo nawiedziła powódź, która spowodowała zalanie parteru domu. Wraz z jego wyposażeniem, stodołem, piwnicą, budynek gospodarczy oraz podwórko. Zamieszkaliśmy w domu. No, dwa dni czy trzy dni musieliśmy, po pożarze oczywiście, no i po powodzi musieliśmy wyjść z domu, nie? Bo nie szło, no po prostu smród był. No nie wiem jak to określić, no ode mnie tak może powiedzieć. Trwały emocje, powiedzieć, po tym pożarze, po tej powodzi. No i zaczęłam źle się już czuć dopiero teraz, niedawno. Znaczy czułam się źle, ale teraz niedawno po prostu musiałam iść do pani doktor, pomoc prosić. Dostawaliśmy, nie można powiedzieć, dziękować za to, że nas nie zostawili samych. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mi okazywali pomoc duchową i materialną. Mówiła pani Bronisława, poszkodowana wskutek tego pożaru i powodzi, a jest z nami, przypomnę, pani Bogusława Poręba, koordynatorka Caritas Diecezji Opolskiej. Pani Bronisława dziękowała za państwa pomoc. Słyszymy też, że tu są tutaj doszły, prawda, pewnie problemy zdrowotne. W jaki sposób słuchacze Radia Warszawa mogą pomóc pani Bronisławie i panu Janowi? Jakie są ich najpotrzebniejsze teraz, no nie wiem, możliwości, co mogą zrobić, czy mają jakieś plany, czy państwo po prostu przedstawili im swoją strategię pomocy i na to będą liczyć? No, szanowni słuchacze, szanowna pani redaktor, przede wszystkim oni muszą w najbliższym czasie spróbować w miarę możliwości odbudować ten budynek i te pomieszczenia gospodarcze na tyle, żeby można było w normalnych warunkach zamieszkać. W tej chwili te warunki są dramatyczne. Nie ma właściwie na materiały budowlane, które są najbardziej w tej chwili istotne. Opał, ten opał, który dostali ci państwo, to jest właściwie już rzecz, która została zużyta, ponieważ ten budynek na okrągło trzeba opalać, piec CO. No, każda potrzeba, tutaj każda pomoc będzie bardzo mocno potrzebna i na pewno zwróci się to osobom, które pomogą tej rodzinie w inny sposób, bo jak wiemy, każdy dzień, kiedy pomagamy innym, w jakiś inny sposób nam wraca to dobro. To prawda. Przekazanie środków tej rodzinie pomoże nam, tak jak państwo słyszeli, Caritas z Opola. I to właśnie jego numer konta podajemy na stronie internetowej. Numery kont bankowych, na które można wpłacić pieniądze i potrzebne środki, znajdą państwo na stronie internetowej Radia Warszawa. Wspieramy rodzinę z Racławic Śląskich. Rusza akcja Radia Warszawa w czasie Adwentu, to jest akcja świąteczna. A dziś była z nami pani Bogusława Poręba, koordynatorka Caritas Diecezji Opolskiej. Dziękujemy serdecznie za pani służbę, za pani pracę, realizowanie tego powołania. Do usłyszenia, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, do usłyszenia, Bóg zapłać.